Witam Was serdecznie, Maciek Wieczorek, CryptoMasters i dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu ze szczególnym człowiekiem. Jesteśmy w siedzibie w tajnej bazie giełdy BitBay, chociaż nie podziemnej, a ze mną Sylwester Suszek, założyciel tej giełdy. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i witam też Ciebie. I zadamy dzisiaj Sylwestrowi pytania zarówno trochę naszych, jak i Waszych, te, które zadaliście w komentarzach pod jednym z naszych filmów, gdzie o to prosiliśmy. Niektóre pytania będą bardzo na serio, inne trochę mniej, ale myślę, że dzięki temu będzie z tego fajniejsza rozmowa. Zacznę od najświeższego tematu. Jasne. Byłeś wczoraj w KNF-ie. Byłem. Artykuły twierdzą hucznie, że Sylwester Suszek rozważa powrót do Polski. Potem oczywiście w treści tam małym druczkiem delikatnie dementują. Mhm. Jaki jest klimat z naszymi przyjaciółmi z KNF-u? Nie no, musimy na razie wziąć pod uwagę, że to była pierwsze spotkanie robocze. Wszystko jest przed nami tak naprawdę. Ważne, że ten dialog został rozpoczęty. Mhm. Więc to na pewno jest jakiś duży, uważam, bardzo duży krok, ale nie na pewno do tego, aby jakkolwiek robić powrót. Pamiętajmy o tym, że nakład pieniężny i nakład sił i wszystkiego nałożone przez moją osobę, czy też przez cały mój team, było ogromne na to, żeby przenieść się na Maltę, więc no myślę, że tak szybko nie podjęlibyśmy decyzji o cofnięciu się tej decyzji. A i też jakby dalej regulator nie daje nam tej możliwości, żeby ją cofnąć, tak? To weźmy pod uwagę, wczoraj to była naprawdę pierwsze spotkanie, fajne, miało trwać półtorej godziny, trwało prawie dwie godziny, prawie dwie i pół, więc te rozmowy były bardzo owocne. Jak pewnie było mocno, to widać również w social mediach, faktycznie sporo gruntu i rozmów zostało poruszonych. Takich, których myślę, że nadzorca nie do końca też od nich wiedział, choćby nawet o kwestiach AML-owych, które się u nas dzieją, czy też kwestiach KYC, które występują, więc tak jak mówię, dopiero otwarło się. Mamy stworzone grupy, jakby plan jest następujący, najpierw bardzo wydłużony. Pan przewodniczący i pan dyrektor, przedstawiając harmonogram, ocenił, że zamknięcie raportu ma być na maj 2019. Oczywiście, jak to ja zwykle, musiałem troszeczkę odmienić im tą strukturę i myślenie. Uznaję, że myślę, że jakby moim zdaniem, może w ten sposób, moim zdaniem jesteśmy w stanie zamknąć taki raport w przeciągu 5 miesięcy. Bardzo dużo materiałów już jest gotowych, które KNF chce zobaczyć, więc te materiały już są. Zostały podzielone 4 grupy. Pierwsza grupa to jest grupa merytoryczna, czyli wyjaśnienie. Może część osób z Państwa, czy też Ty, możecie być Państwo zirytowani, że KNF znowu chce usłyszeć, co to jest hash, mieć to wytłumaczone, co to jest blok, co to jest blockchain i tak dalej. Przecież to robiliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji. Ale nie ubolewajmy nad tym, po prostu trzeba to zrobić. Tutaj pamiętajmy, to jest administracja publiczna, ona po prostu pewne rzeczy musi mieć, więc ta komórka zajmuje się typowo właśnie kwestiami związanymi z merytoryką i wyjaśnieniami. Druga komórka, która zajmuje się tokenami ICO i smart kontraktami. Trzecia komórka, giełdy AML, więc to jest taki już temat, w którym na pewno ja będę dużo funkcjonował, czyli kwestie właśnie związane z jakby nowelizacją tej ustawy, czy stworzeniem tej ustawy pod kątem właśnie giełd, w jaki sposób ta giełda powinna funkcjonować, jak to powinno działać. I czwarta grupa, jeżeli dobrze pamiętam, ona również troszeczkę jest powiązana z kwestiami właśnie prawnymi tokenów, więc trochę technologii, ta jedna z grup, a druga, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie jest pod kątem prawnym, tak? Pamiętajmy, że ICO to jest temat dzisiaj bardzo mocno brany pod uwagę, myślę, że nawet bardziej niż regulacje samych giełd i kantorów. Dlaczego? Ponieważ wiele ICO przyniosło pozytywu, na pewno technologicznego, jako przyszłość, jako future, uważam, że to jest coś przepięknego, ale przyniosło też bardzo dużo problemów na rynku światowym. Pamiętajmy, rok 2018 zamknięty prawie 90% skamem. Jest to wynik bardzo duży, przeogromne pieniądze, które inwestorzy potracili, dlatego ten temat na pewno szybko musi zostać uregulowany. W moim gdzieś tam myśleniu uważam, że ICO powinno stanąć koło IPO i normalnie być emisją po prostu papierów wartościowych, czyli być równą do emisji papierów wartościowych, tyle że cyfrową. Czyli tak jak pieniądz zmienił się na pieniądz cyfrowy, czyli Bitcoina, tak uważam, że giełdy papierów wartościowych, czy też spółki notowane na giełdach papierów wartościowych mogłyby przejść tokenizację i zacząć być notowane czy też na giełdzie, czy też na giełdzie BitBay, czy też na innych giełdach, właśnie po to, aby mieć większą dostępność do zdobycia kapitału zewnętrznego. Bo pamiętajmy, giełda papierów wartościowych, choćby nawet Polska, trochę zamyka nam ten rynek inwestorski, bo zamyka nam go na terenie Rzeczypospolitej.
A jeżeli mamy kwestię tokenizacji, no otwiera nam się rynek na cały świat, więc te możliwości są po prostu dużo, dużo większe. Co tak po dwóch, może pięciu zdaniach, jeżeli chodzi o wczorajszy KNF. Okay, ja uważam, jest bardzo nadzieja. Czyli jest nadzieja. Jest nadzieja, pamiętajmy, ważne, że jest dialog. Jest on, tak? Pamiętajmy, że wielokrotnie ja wspominałem o tym, czy też w mediach, czy też w różnych państwo, czy też ty mogliście przeczytać państwo w gazetach, że tego dialogu po prostu nie było. Czy też list napisany do pana premiera. To było właśnie po to, żeby w końcu ktoś ten dialog zrobił. Wczoraj nazwano mnie dzieckiem kryptowalut i wielkim takim, taką osobą, która gdzieś ten rynek ruszyła, tak? Że w końcu jednak się to stało. Ja nie uważam, że to była moja zasługa, uważam, że to zasługa całej branży, ale na pewno było nam to potrzeba, tak? Potrzeba nam była w końcu tej rozmowy. Jedno z ciekawych rzeczy, których wyszła informacja i myślę, że o tym Państwu, jak i Tobie, myślę, warto powiedzieć, to jest to, co zostało złożone przeze mnie i przez kolegów, jeden z pomysłów, to jest właśnie zrobienie listy ostrzeżeń skamów przez KNF. Bardzo ciekawe, KNF też bardzo mile to przyjął. Powiedział wprost, że on nie jest w stanie tego stworzyć, ponieważ to musi stworzyć Ministerstwo Sprawiedliwości i dopiero w tym momencie może to wdrożyć, może być wdrożone do Komisji Nadzoru Finansowego, ale uznano to za bardzo fajny projekt. I tu uważam, że faktycznie i mam nadzieję, że komisja pójdzie w tą stronę, bo byłoby to rewelacyjne, nie tylko Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, a zobaczmy, że niejednokrotnie ostrzega przed niektórymi rzeczami, to uważam, że tak mocna komórka, jaką jest KNF, kiedy mogłaby ostrzegać przed tokenami fałszywymi, czy też skamowymi, czy też skamowymi kryptowalutami, no byłoby czymś dobrym dla inwestorów. Ponieważ no dzisiaj, tak jak powiedziałem, no, te 90% też coś pokazuje. Oczywiście pamiętajmy, to nie jest Polska, my mówimy o całym świecie. Jest wiele projektów bardzo pozytywnych, ogromnych, super fajnych projektów, które wyszły, które zostały sfinansowane i przyniosły ogromne zyski dla inwestorów, jak i dla firm, które zostały stworzone. Ale pamiętajmy, że jednak te skamy również występują. Czyli w takim razie teraz, znaczy może takie pytanie, chcecie się tam jeździć, gadać z nimi, bo ciebie to w zasadzie nie dotyczy już. Jesteś maltańskim przedsiębiorcą. No tak, pamiętajmy, urodziłem się w Polsce, jestem Polakiem i nim zostanę. Nieważne gdzie będę mieszkał i nieważne gdzie mieszkam, to i tak te korzenie zawsze polskie będą. Niejednokrotnie powtarzam o tym, że jestem Ślązakiem i tu się urodziłem i tu zawsze gdzieś będzie moje serce. I to nie jest tak, że wyszliśmy z kraju, jak dużo firm wychodzi z kraju, z Polski, z Niemiec, z różnych przyczyn jest od groma. No, między u nas chcieliśmy zostać, no, ale taką przykład komisji troszeczkę nas bardzo jakby zgniótł do tego momentu, że trzeba było wyjść. I na pewno będę dalej funkcjonował. Chcę, aby po prostu Komisja Nadzoru Finansowego uregulowała ten rynek. Chcę, żeby rząd uregulował ten rynek. A na pewno miło mi będzie zapisać się w historii, jeżeli uda się to z moim nazwiskiem zrobić. Już dziś gdzieś tam trochę już się zapisałem, ale myślę, że jeżeli uda się stworzyć ustawę i przy tej ustawie gdzieś stanąłby moje nazwisko, na pewno byłbym z tego bardzo dumny. Ja i moje dzieci. No, super, trzymamy kciuki, bo chyba się wszyscy też widzowie zgodzą, że rzeczywiście mnóstwo osób w Polsce nie dowiedziałoby się o kryptowalutach w ogóle, albo bo dowiedzieliby się dużo później, gdyby nie BitBay tak naprawdę, bo od BitBaya się zaczyna jakakolwiek przygoda zazwyczaj. Dziękuję bardzo, cieszy mnie. Teraz tak, Mateusz.